Cześć, z racji tego, że nie mam internetu, chciałbym zdać wam raport, jak się czuję, jakie odczuwam skutki uboczne braku internetu przez ostatnie 5 dni. No, zauważyłem, że ostatnio jak gadam z kimś, to mam wrażenie, że jestem w stanie wejść w jego głowę i słyszę jego myśli. Prawdopodobnie odblokowałem jakieś umiejętności telepatyczne, nie jestem pewien. Bardzo też jakoś nie mam za bardzo jak zarobić. Zastanawiałem się też, jak ukraść coś ze sklepu, żeby nie zostać przełapanym. Generalnie wymyśliłem, że jeżeli są bramki, bo jeżeli chodzi o pieczywo, arbuzy itp. itd., coś, co tak możesz sobie wziąć, spakować do woreczka, możesz to kraść bez problemu, nikt ci tego, jakby nic nie ma prawa się zdarzyć. Nic się nie stanie generalnie, tak? Więc pomyślałem sobie, że jeżeli weźmiemy takiego batonika, jeżeli ma kod kreskowy, którego trzeba zaskanować i są bramki, to wystarczy po prostu bardzo mocno się rozciągnąć do góry, ziewnąć i nad tym chyba nic się nie powinno zdarzyć, tak? Chyba nic się nie powinno stać. Może jeżeli sygnały dochodzą z drzwi, wtedy może być problem. Jeszcze tego nie testowałem, więc jadę teraz do sklepu. Dam wam znać, jak poszło. Jeżeli film się teraz urwie, to znaczy, że prawdopodobnie policja mnie zabrała.